Donald Tusk zawitał do Leszna. Były premier i przewodniczący Koalicji Obywatelskiej rozpoczął kampanijną trasę po Polsce. Na inaugurację przyjechał między innymi do Leszna, gdzie na rynku spotkał się z mieszkańcami miasta. Wiecie, jakie wyzwanie stoi przed nami. Wiecie, jak twarda jest ta kampania. Pewnie widzicie to samo, co ja. Jakich metod używa nasz główny konkurent polityczny. Wiecie przecież jeszcze lepiej niż ja, o jak ważne sprawy idzie. I to mówię o tych pozytywnych sprawach. Bo trzeba odsunąć zło, trzeba dokonać tego przełomu, ale po to, żeby w Polsce było normalnie. Na spontaniczny wiec przybyło sporo osób. Lider Platformy Obywatelskiej mówił m.in. o ostatnich dniach kampanii wyborczej. Jestem pod wrażeniem tego, co widzieliśmy wczoraj. Chciałem przed gmachem telewizji rządowej zaprezentować grupę posłanek i posłów i powiedziałem to, że niezależnie od tego, co robi ta telewizja rządowa, co robi TVP Info, ponieważ jest kampania, chcemy dotrzeć z prawdą i z naszymi poglądami do jak największej ilości ludzi, ta grupa posłanek i posłów będzie przyjmowała zaproszenia do telewizji rządowej, do TVP Info. W odpowiedzi funkcjonariusze, no bo żadni dziennikarze, funkcjonariusze TVP Info usiłowali zablokować tę konferencję, przeszkadzali. Polityk wezwał również zgromadzonych do udziału w Marszu Miliona Serc, organizowanego 1 października w Warszawie. Kampania wyborcza w Polsce niedługo wejdzie w decydującą fazę. 15 października Polacy pójdą do urn wyborczych, by zadecydować o przyszłości kraju.